odpaliłam! Tak. Tak. Cześć! Witam was serdecznie. Witam wszystkich. Siemanko. Jak wczorajszy kac? Ja po tym kacu to wiem, że się zestarzałam już, nie? Gdybym to zrobiła wczoraj o tej porze, to mogłoby tak nie być. Tak wam powiem tylko. Nie, wczoraj kacowało mi się wczoraj, tak? Jak tam twoje ząbki? No, pierwszy sztuczny ząb. Ten. Nie czuję za bardzo, bo więc chyba dobrze. Czemu nie złoty? No kurde. Umówmy się, że złoty ząb to tak trochę przesada. Jestem głodny, no to szybko jadę do Gessleru. Nigdy nie oszczędzam na jedzeniu. A wy przestańcie mnie zapraszać do zagrania z wami w Coin Master. Ludzie mi na Instagramie spamią tym linkiem. Zagraj ze mną w Coin Master, pobierz grę z mojego linku. Wie kurwa. No nie, nie zagram. Z tego co wiem, to tak robię na trzeźwo. Z kim ty się zadajesz, kobieto? Za dużo wypiła jak coś? No właśnie z nią. Właśnie z nią. Zresztą ze mną nie było lepiej. Siedziałam w barze o 3 w nocy i grałam w kalambury na tablecie z kimś. Nawet się nie przedstawiłam. Przyszłam i zaczęłam zgadywać hasła. Pierwsze to było Krzysztof Krawczyk parostatkiem w piękny rejs. Zapamiętałam. No jakby to powiedzieć. Poszłam w miasto ze Slayem, z Mylin, z Gangą, z Remkiem, z Adamcym. Znaczy ja go kojarzę, ale... Właśnie, NZ-ko. Więc poszliśmy sobie na miasto. No i mieliśmy wypić szocika. Bo zamykali już i tak bar, więc mieliśmy wypić szocika. No to ja stwierdziłam, a to takiego szocika, to Jägermeister z energetykiem to będzie to. No nie? Mówię, dobra. Wypiliśmy jednego Jägermeistera. No jeszcze baru nie zamykali, więc stwierdziliśmy, dobra, to jeszcze szybko drugiego. No i wypiliśmy drugi szocik. Potem wypiliśmy trzeci szocik. A potem się już nikt mnie nie zapytał, czy ja bym chciała zmienić na coś innego ten alkohol. I do końca wieczoru, do 3 w nocy piłam same szoty Jägermeistera. Ja jeszcze przy drugim szocie powiedziałam, no po Jägermeisterze to jest najgorszy kac. Zdychałam wczoraj tak, że się z łóżka praktycznie nie mogłam podnieść, no nie? Ja o 16 miałam jeszcze pół promila, bo się badałam alkomatem. Tragedia. Mój organizm się w ogóle nie chciał pozbyć tego alkoholu ze środka, ze mnie. I leżałam i autentycznie, ja zamówiłam tylko KFC, nie dojadłam nawet jednego twisterka, bo się bałam, że się zżygam. Siedziałam i umierałam. Popijałam trochę wody, trochę herbaty i leżę. Wszystko mnie boli, nie mogę się ruszyć. Tragedia, po prostu się czułam, że się zestarzałam, rozumiecie to? I najgorsze było to, że kiedyś po takich imprezach to normalnie na uczelnię szłam. Nie wiem, po 18 normalnie następnego dnia robiłam różne rzeczy. A teraz jeden wieczór się napiłam i zdycham 2 dni po tym, nie? Mówię, kurde, to się nie opłaca w ogóle, to się w ogóle nie kalkuluje. A ile mam lat? 24. Remek żyje, Remek to lepiej się trzymał niż ja, mi się wydaje. A ja to miałam takie... Byłam flaczek, po prostu wczoraj byłam flaczek, rozumiecie? To ile ty tych szotów wypiłaś? Żebym ja to wiedziała. Ja nawet później za nie nie płaciłam. Ktoś mi je kupował. No, za darmo same przychodziły, to prawda. Ale byliśmy w takim pubie, w takim barze byliśmy. Weszliśmy na początku i ja mówię, kurwa, to chyba są jacyś naćpani ludzie. Bo muzyka była tak głośno i była taka umc, no nie? Ja mówię, nie wytrzymam tu. A po 4 szotach umc i na środek parkietu. Mówię, dramat, nie? Nie, no tragedia, serio. Miałam takie umieranko, że to szok. Myślę, że tam były takie jakieś pijane dziewczyny i one mnie wyciągały na parkiet, mimo że to był bar, tam nie było parkietu i ja tam z nimi sobie tańczyłam. W ogóle jakieś dziwne rzeczy to były. Jakiś menel nas później do Ubera odprowadzał. Ja w ogóle nie wiem, kurwa. Dziwny wieczór to był, okej? Dziwny wieczór. To nie menel, to Slay był? Slay też był, ale oprócz tego był jeszcze jakiś pan menel. A okazuje się, że to sen? No właśnie nie. No właśnie to nie był sen. Remek w podobnym stanie. Remek to wlazł gdzieś jakąś flagę Polski, stamtąd ściągnął, a potem ją oddał jakiemuś panu, co przechodził przez ulicę. Ja nie... W ogóle to brzmi jak sen, no kurwa. Naprawdę. No jakąś flagę tam mieliśmy, w ogóle nie wiem co to było, dziwnie było. Wyszłam się, nabrdryngliłam jak za czasów młodości, ale to już nie te lata. Następnego dnia tylko witaminki, elektrolity i się modliłam, żeby to przeżyć. Nie, to nie jest tak, że ja teraz mówię, że ja więcej nie piję. Po pierwsze, nie będę tyle pić Jägermeistera. To już jest drugi raz, kiedy nabrdryngliłam się Jägermeisterem i na drugi dzień umierałam. To po prostu jest alkohol, którego mój organizm gdzieś nie przystosowuje w dużych ilościach. I mogę się napić Jägerbomby, tak, ale nie pić całą noc szotów z Jagerem, to jest kurwa niedobry pomysł. To po prostu jest niedobry pomysł. Ale byliśmy dzisiaj na zakupach. Zgadnijcie, ile wydałam pieniędzy w sklepie spożywczym, w którym kupowaliśmy chemię, rzeczy na obiad na dzisiaj i na jutro, jakieś słodycze, niesłodycze, dużo warzyw kupowaliśmy. No i zgadujcie. 666 zł. I jeszcze było tak, 666,3
96. Ja mówię do pani, kurde, dałaby mi pani 30 groszy zniżki, byłoby tak zajebiście, nie? A pani mówi, że niestety się nie da, ale że ładna kwota. Mówię, dzięki. To co ty kupowałeś? Nie wiem. Remek stwierdził, że ja mu powiedziałam, że potrzebujemy domestosa do czyszczenia toalety i potrzebujemy takiego psikacza, wiecie, do środka do mycia łazienki. Więc Remek wziął 4 domestosy, bo każdy był w różnym kolorze, więc chciał kolekcjonować je wszystkie. I tak samo zrobił ze sprayami do łazienki i wziął ich 6, bo były różne kolory. A kto płacił? A zgaduj. Pół na pół. Nie, ja płaciłam. Rap to drugie, co najlepiej robię ustami. Rap to druga najlepsza rzecz, którą robi ustami. No po aferze lodowej to już nie brzmi tak samo, jakby mogło, nie? Jedzenie albo mineta. No ja wiem, że to prawdopodobnie nie o to chodziło, aczkolwiek no dla mnie to już źle brzmi trochę, nie? Rozumiecie? A poczekajcie, poczekajcie. Bo może ja jestem głupia. Ale potrzebuję, żebyście mi coś wytłumaczyli. Powiedzmy, że chcę kupić mieszkanie teraz. I mieszkanie kosztuje 500 tysięcy. I ja nie mam 500 tysięcy, a powiedzmy, że mam 250. Więc 250 biorę za kredyt. Biorę kredyt na 250 tysięcy. Umawiam się, że będę go spłacać 20 lat na przykład, nie? Dzielą to na te lata, dodają sobie ten procent i ja podpisuję umowę, że tak, że będę to spłacać. Jak te raty mogą wzrosnąć? Bierzesz kredyt na stałe procentowanie i no to czemu ludzie nie biorą tej stałej? Bo więcej płacisz. Nikt w Polsce nie da ci na 20 lat stałej. Zastanawiałam się, jak to wygląda. Nigdy w życiu nie brałam kredytu, więc nie bardzo wiedziałam, dlaczego ludzie tak strasznie płaczą, że te raty kredytów wzrastają, a przecież musisz się wcześniej na coś zgodzić, no nie? Więc zastanawiałam się po prostu, jak to działa. Ale już rozumiem. Nie, nie, ja spokojnie, bez kredytu na pewno sobie poradzę. No bo właśnie ja się chciałam dowiedzieć, bo ludzie właśnie bardzo płaczą i mówią, że Boże, są podwyżki tych kredytów i tak dalej. Mówię, w mojej logice w głowie, nie? Jakbym umówiła się z kimś, że chcę mu dać pieniądze i żeby mi oddał za 2 lata te pieniądze i w moich latach, żeby mi to oddawał, to przy podpisaniu umowy musisz się dogadać z bankiem czy tam z kimś, jak wysoka ma być ta rata kredytu, więc dlaczego to mogą teraz zmienić? I teraz już rozumiem, że jest jeszcze dużo innych rzeczy, które wpływają na tą ratę kredytu, ale to na akcja. Czemu odcinki na YouTube są ze starych streamów? Bo kochany montażysta Short narobił tyle odcinków, że żebyśmy wyszli na bieżąco, to musieliśmy cały miesiąc nie robić odcinków i lecieć na tych starych materiałach, które on narobił. Teraz od maja dopiero będą odcinki z aktualnych streamów, bo ktoś ten na zapas porobił. No co bywa? No bywa, kurwa, wolna majóweczka jest. Dlatego najlepiej, jak masz troszeczkę jakieś pieniędzy, jeszcze cię nie stać na przykład na mieszkanie, to dłużyć sobie to w jakąś inną inwestycję, albo na przykład kupić coś, co nie straci na wartości przez ten czas. Najlepiej inwestować w maszyny rolnicze. No to zajebiście. Pod mój blok, w Warszawie sobie podstawię nowego Ursusa, bo sobie chciałam w środki finansowe zamrozić. Zajebisty plan. Dla ludzi, którzy się nie znają, a ja jestem takim człowiekiem, który się nie zna, to wydaje mi się, że intuicyjniejsze jest, nie wiem, kupienie sobie sztabki złota i sobie skitranie jej, bo mam świadomość, że ona nie bardzo straci na wartości przez te lata i tyle. Ile kosztuje sztabka złota? Kupię sobie sztabkę złota. Ile kosztuje sztabka złota? Sztabka złota. 28 tysięcy, ale 50 gram? To jest 50 gram? Co? 1 kilo. 200. Aha. Ta dniówka, S! Zainwestuj w siebie, może jakieś operacje plastyczne? Uważam, że inwestowanie we mnie to nie jest dobre lokowanie kapitału. Tak szczerze. Wyobraźcie sobie, że chyba jesteście tu, nie? Chillujecie sobie na balkonie. Po prostu. Dzień jak co dzień. Chillera na balkonie. I nagle ktoś, kurwa, wam spada za oknem. No kurwa. No kto tu mi brzusia wystawił? O kurwa, dupcie się wystawiło na moją klawiaturę, tak? Taki rozjebany leży. Mylin, widziałam cię. Słuchaj, ja cały dzień wczoraj się umierałam. Kto zdecydował, żeby pić Jagera do końca wieczoru? To był bardzo zły pomysł. I ja sama jeszcze pamiętam, jak mówiłam po trzecim szocie, po Jagerze jest najgorszy kac. Chyba ty zdecydowałaś? A, no jest taka szansa, no. No może tak być. A po tych szotach nawet spoko, tylko pół dnia kaca. Kurwa, no ja wczoraj cały dzień. Ja myślałam, że ja już mam bliżej niż dalej, nie? Ja wczoraj miałam umieranko po prostu. Patrzcie, mam stópkę. Moja. No dobra, twoja. Daję, nie proszę. Majlin, możemy to powtórzyć, ale z odrobiną mniejszą ilością alkoholu i będzie wszystko super. Ja dalej mogę grać w kalambury w pubie i biegać po nowym świecie, ale nie chcę drugi raz tak umierać jak wczoraj. Bo to nawet nie dzień imprezy był najgorszy, tylko ten dzień po. To była tragedia. Dzisiaj? A to nie. Tak szybko powrotu do alkoholu nie planowałam. Za szybko jak dla mnie. O, mam ogon. Proszę, widzę, to dla was. Du, 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 du.
czystą bez popity. Tak o! Ech, ja nie mogę na to patrzeć. Już poczułam w moim brzuchu roller coaster. Mój brzuch przypomniał sobie przedwczorajszą imprezę i nie podoba mi się. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiaj. Super się z Wami popiłam. Żegnam się z Wami czule. Pozdrawiam Wasze matule. Nara!